Zarażenie nam zeszło, więc możemy już wejść sobie na górę. Ja pierdzielę! No, siemandero mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk, a to jest kolejny odcinek z 7 Days na 1.0. Słuchajcie, 1.0, 7 Days 1.0, już nie ma alfy. Ja, słuchajcie, wcześniej rano oczywiście przed wschodem słońca, słuchajcie, patrzę sobie tutaj na bazę, tak naprawdę robiłem zdjęcie na miniaturkę, ale słuchajcie, jedziemy do handlarza, dlatego że tak, musimy oddać ostatnie zadanie, na którym się tak nawkurzałem. Dzisiaj ostatecznie musimy dokończyć bazę, dzień 7, tak, więc troszeczkę się skupimy jeszcze na zrobieniu materiałów, potrzebujemy trochę gliny i potrzebujemy trochę tego, więc może od handlarza weźmiemy zadanie zakopane zapasy, dwa w jednym, żeby był progres i żeby była glina. Potem przyjedziemy sobie tutaj, gdzieś pokopiemy kamienia i będziemy działać, bo no, nie da się inaczej, tak? Nie da się inaczej, nie możemy tego inaczej zrobić. Więc tak zrobimy, handlarz zaraz otworzy. Ja mam tutaj na sprzedaż kilka rzeczy dla niego dodatkowo i zobaczymy, co on ma. Patrzcie, jak mnie to denerwuje, że ten rower tak odjeżdża. To jest takie głupie. Dlaczego oni... jak żeśmy grali, słuchajcie, na tym, na 1.0, na Streamer Weekend, to tego nie było. I nagle teraz się zaczęło znowu to dziać. Nie wiem, po co mam to i właściwie nie wiem, po co mam resztę tych rzeczy. Ta taśma i te, bo robiłem sobie, słuchajcie, bo na rękę, bo miałem złamaną rękę, ale zrobiłem sobie szynę i szyna na złamaną rękę oczywiście też daje. Dobrze, posłuchajmy sobie, handlarz nam otworzy. Zaraz zobaczymy, co on będzie do nas gadał. No, otwórz nam. Ty patrz, był zombie, nie ma zombiego, ty. Nie ma zombiego. O! Buy wrecked or get wrecked. Dobre, dobre, dobre. No siema, stary pierdzielcu. Dobrze, słuchajcie, czasopisma wytwórstwa, myślę, że to będzie dobre, żeby zakupić. Masz jakąś robotę, pozbądź się zombie, eksterminacja, transport, poprzedni poziom, zakopane zapasy. Tak zrobimy, zakopane zapasy, przyjmij. W poprzednim poziomie, no bo słuchajcie, tak musimy zrobić. Swoją drogą nie mam, już ja mam level drugi zadań, a on mi nie dał drugiego tradera, czyli zepsuta jest tutaj progresja, bo zrobiłem sobie random gen. Więc już teraz wiem, słuchajcie, że na pewno będziemy zaczynali od nowa na 1.0, od wipe'a i wezmę sobie mapę Pregen 10K albo Pregen 12K, jakąś taką fajną, dużą i tam przedłużymy, tam będzie już, będę nagrywać jeszcze z Polski te wideo, także będziemy mieli trochę mocniej. Mamy tylko 1000 dziuków, więc nie mam zbyt dużo, ale mogę mu sprzedać tak, to, bo to są rzeczy, które raczej nie używam. Zobaczmy, co on ma, a lampkę na hełm tym razem, latarka do broni, ale na hełm niestety jeszcze nie. Nie doszliśmy do tego. No tu już z outfitów można u niego kupić na przykład strój zbieracza, komandosa, strój motocyklisty, nerda, koczownika. No na trójce koczownika. Hełm pirata. No, czyli u niego tutaj widzę można pokupować różne rzeczy, nie? Ale na razie spokojnie, na razie luzik. Dobra, więc tak, elektryczne pułapki, świat pancerzy. Już możemy, słuchajcie, znowu zrobić jakieś nowe pancerze. Sprawdźmy, co. Dokładnie. Mam 4 punkty? Okej. Okay. To zaraz sobie rozdamy punkty jeszcze szybko w coś. Żywność, pancerz. Tak, czyli ja już mogę jedynkę na tym, to tutaj dopiero musimy wejść na 11 i wtedy dopiero powoli będziemy tutaj odsłaniali kolejne rzeczy. Dobrze, bierzemy rower i jedziemy. 4 punkty. W co ja mogę te punkty dać? Penetrator zrobimy. Recykling. Poszukiwacz skarbów. Tego na razie nie bierzemy. I teraz tak. Tu już możemy. Czynnik leczniczy. Żelazne kiszki. Na razie, nie? Później sobie weźmiemy jeszcze jeden kolejny punkt z tego. Weźmiemy sobie w... no. Żebyśmy staminę mieli lepszą. No i tak, no słuchajcie, na hordzie nie wiem, ile tam punktów zdobędziemy, czy się w ogóle cokolwiek uda zdobyć, bo za bardzo nie mamy czym strzelać, no ale... Mamy łuk, mamy strzały, no będzie dobrze, no ale no... Wiadomo. Ja ogólnie, słuchajcie, wrzuciłem sobie specjalnie w profity tego strzelca wyborowego, dlatego że chcę robić, słuchajcie, takie motywy, że... ten dwutaktówka, tak, dwutaktówka jest rewelacyjna. Już widzę, że po strawie się ciężej jeździ tym rowerem. To chyba jakaś nowość, bo tak nie było. Zobacz, co mu się dzieje, zobacz. Coś się dzieje.
Oni muszą to popatchować, to nie może tak być. To co mam kopać w tym? No weź mi nie mów, że będę musiał tutaj kopać, przekopywać całą tą. Patrz, dobrze dało. Ale nam dało. A, bo to jest taka droga, okej, okay, czyli tutaj jakby można kopać. Czyli tu nam żwiru daje, ale trochę gliny też, dobrze. Ta stamina by się przydała, no ale wiecie, na razie jest jak jest, nie? O, słuchajcie, mamy. Akurat się łopata zepsuła. Wiecie co, to są proste zombie do rozwalenia, ja rozwalę je. Jeszcze chciał się zamachnąć na nas. Nie wiem, gdzie reszta tych zombie poszła. Tutaj sobie idą, dobra, nieważne. Wracamy, słuchajcie, wracamy. Mamy trochę gliny i teraz możemy... Ile ja tej gliny uzbierałem? No, jest okej. Okay. I teraz trochę kamienia trzeba tak gdzieś, żebyśmy może z 1000 kamienia i jeszcze trochę drewna i dobudowujemy do końca bazę, bo ja się wtedy będę troszeczkę mniej stresować. No, ale słuchajcie, na niedzielnym live'ie... A, w ogóle, słuchajcie, no wiadomo, subskrybujcie kanał Strzelby, bo macie link w opisie, wiadomo. No i tam ściana chwały, tam jest i Reefers, i Pietrasek. Także zachęcam. Mój kanał oczywiście też, no ale wiadomo. I słuchajcie, i żeśmy na sam koniec live'a testowali na maksa ten set Nomada, tego, co ja chcę zbierać na niego też. Ogólnie fajnie mieć jest kilka setów, moim zdaniem właśnie będzie i sobie po prostu mieniać, nie? Dzisiaj sobie biorę taki, tutaj potrzebuję do tego taki i tak dalej, także Assassin, no to wiadomo, na jakieś tam ukradkowe, nie? Będzie. Aleśmy testowali, słuchajcie, co można i co nie można i to są takie rzeczy, że to jest nie do wiary. Słuchajcie, Brook nam daje albo klej, albo koktajl. Ja bym wziął, szczerze powiedziawszy, chyba ten koktajl, bo ten Brook, to ja sobie te 250 Brooku, to ja sobie zrobię. No, antybiotyki też jest spoko w sumie opcja. Ciężko powiedzieć teraz, tylko jedna, tutaj 10, dobra, daj mi to i teraz tak, weźmy sobie kolejne zadanie, pozbądź się zombie, bardzo blisko, przyjmij to zadanie, to jest na dwójce już zadanie, co nie, a w ogóle to zobaczmy, czy ten pierdziel ma jakieś antybiotyki, gdybyśmy chcieli coś kupić u niego, nie ma, ale ma słoik miodu, możemy sobie taki słoik miodu kupić, żebyśmy mieli ze 2 albo nawet 3. Lubię takie gadżety mieć ze sobą, nie? Wiecie, o co chodzi, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś cię pacnie i później jest łatwo tym miodem się wyleczyć, nie? Bo jak później za mocno już jesteś chory, no to już jest słabo, nie? Bo już później tylko antybiotyki albo kilka tych słoików miodu trzeba spić, żeby to w ogóle coś dało. Dobrze, więc teraz tak, słuchajcie, ja wracam do bazy. Właściwie najpierw to wejdziemy do nas do bazy i idziemy kończyć bazę na hordę, bo wiadomo, nie chcę się stresować, aby później mieć z tego stres i w ogóle bez sensu, nie? Wolę się przygotować, już mieć wszystko przygotowane i tak dalej i będzie wszystko troszeczkę lepiej też wyglądało. Potrzebuję zrobić sobie pochodnie. Tam mam jedną. Nie wiem, czy nie mam, ile tych pochodni mamy. Pochodnia. Tak naprawdę dwie by wystarczyły. Bo będzie nam troszeczkę jaśniej, wiecie, podczas hordy. Chociaż i tak te hordy są dużo jaśniejsze teraz. Jakoś tak, nie wiem, o co chodzi, że tutaj mam... Tak strasznie jasno jest teraz w za dnia. Coś pozmieniali z tymi kolorami tutaj, z tym wszystkim, nie wiem, jakoś tak jest to wszystko pozmieniane. Dobrze, więc tak, jedziemy tutaj, mamy kamyczek nasz narzutowy, to ja sobie, słuchajcie, pozwolę tutaj troszeczkę tego kamyczka i te pobliskie drzewa też zetniemy. Ej, mamy otwieranie szlaków handlowych! Gdzie to jest, w którą stronę? W tamtą!
Okej, okay, słuchajcie, mamy otwieranie szlaków handlowych. Bardzo dobrze. Ej, myślałem, że tego nam nie dało, jednak nam dało. On to po prostu chyba z automatu nam dał, albo ja nie pamiętam, że tego brałem. Może być, że nie pamiętam, że to brałem. Okej, kochani, właśnie leci zrzut, ale nie bierzemy tego zrzutu. Ja sobie tutaj wszystko już pokopałem, co trzeba. Weźmiemy ten zrzut za chwilę. Albo w sumie, dobra, wiecie co? Pojadę po ten zrzut teraz. Bierzemy się za dalszą robotę. Mamy jeszcze trochę czasu. Gdzie jest moja... Dobra, jest. Nie wiem, czy to nam nie rzuciło na budynek. Chyba nam rzuciło na budynek. To może nie być dobre. No mamy rower, więc rowerem trochę szybciej, tak? Jesteśmy w stanie się przebić. To rzeczywiście na budynku chyba musiało wylądować. Bardzo dziwne. Strasznie te zrzuty nam daje. Ostatnio też na budynku nam dało zrzut, nie? No ale wiadomo, no, słuchajcie, potrzebujemy. Nie wiem, co z tym rowerem się dzieje. Bardzo dziwna sprawa. Z motorem się to nie działo, tylko z rowerem widzę, że tak, jakoś tak... Poślizg jakiś dostaje, nie wiem, co to jest. A, to tu już robiliśmy zadanie. Okej, okay, dobra. Gdzie ten zrzut? Co to się z tym dzieje w ogóle, z tym rowerem? Czy jak nie ma skakania, to ciężko jest ogarnąć. Patrz, książki. Pakiet mody walki wręcz. Uuu. Opłacało się. Zobacz. Świat pancerzy. Świat karabinów. O tak. Zobacz, co zostaliśmy. Piękne rzeczy. Na łopatę. Na nożyk już mam taką modyfikację, ale coś możemy wymyśleć z tą modyfikacją. Nie wiem, czy ona coś jeszcze powoduje. Tego pikaksa mi napraw i to mi napraw. Okej. Okay. Oddaj ramkę. No weź mi nie mów, no za szybko. No nie, no. Na 8 minut. O Jezu święty, naprawdę. Dobra, poczekaj, zobaczymy jak z tymi pancerzami teraz. Mi w ogóle cofnęło punkty, słuchajcie, nie wiem dlaczego. Poczekaj, pancerze, gdzie to było? Skarby, maniak, wojna, pancerze. Nie, to nie to, to to. Żywność, pancerz. Patrz, patrz, czyli my już możemy wyrabiać, a na levelu, jak będziemy mieli jeszcze 8 książek, to level drugi będziemy mogli sobie robić. No to już my powoli możemy sobie zacząć coś wyrabiać, to wrócimy do bazy, zobaczymy, co możemy zrobić z tymi pancerzami. To ja bym sobie takie... Nie, no mam nogę normalnie złamaną, czy tam zrobioną. Ja pierdyle. Jaki niefart w ogóle. Schodziłem ramkami, muszę uważać, żeby delikatnie schodzić po tych ramkach. Patrz, nie mogę pedałować. O, szlak by cię trafił. O nie. I patrzcie, co mi się stało w ogóle. Punkty mi odjęło, ty. Z mojego hartu. Ty, mam minus nie, jeden. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to sprawdzić. Dobra, ty. 13:30, zaraz druga po południu. Najgorsze jest to, że jeszcze nie mogę sobie zrobić tego, wiecie? Ty, gdzie jest moja baza? Aha, tam. Najgorsze jest to, słuchajcie, że ja nie mogę sobie zrobić jeszcze tego. Stołu warsztatowego, bo w warsztatach, moi drodzy, my mamy bardzo mało stacje robocze, zobacz, czy książki mi brakuje, bardzo, bardzo ciężko dalej, ale pojedziemy, słuchajcie, sobie do tego nowego handlarza i tam na 100% znajdziemy z jedną może książkę, albo może dwie, zobaczymy, nie? Dobra, i teraz tak, odłóż mi na razie to, odłóż mi na razie to, odłóż mi na razie to w sumie, chociaż nie, dobra, to na razie jeszcze zostaw. To mi będzie potrzebne w tej chwili. Możesz mi to odłożyć, to odłożyć. To to od razu zrobimy sobie strzały. Zrób mi więcej strzał żelaznych, ale... Bo my już lecimy w żelazne strzały. I teraz słuchajcie, idziemy na sam początek bazy. Idziemy zrobić jedną rzecz. Po pierwsze, tu musimy wszystko zrobić, to zaraz to zrobimy. Ale się pogoda zrobiła. Po drugie, nie wiem dlaczego tutaj tego nie mamy. Ok. Po trzecie, musimy zrobić te schody mocniejsze. I to, po czym one biegają, zrobimy też mocniejsze. Ok. To jest to, po czym one biegają, to jest ważne. Reszta jest trochę mniej ważna. Dobra, wystarczy.
Jest tak, jak jest. No jest to wszystko takie troszeczkę, widzicie, no niestety. Tu ten support. Okej, okay. I teraz tak, tutaj do drewna na razie tylko wszystko zrobimy. To powinno wystarczyć. Mam nadzieję. Nie wiem tego. I zobaczymy, jak ta pierwsza horda. No na pewno będziemy w miarę osłonieni, tylko teraz tak. My nie mamy tutaj nic. Raz, dwa, trzy, cztery. Na razie tak sobie zrobimy. I teraz tak, po pierwsze ścieżka. Po drugie, my nie potrzebujemy tego tutaj. Ja to bym skuł. To jedno i to drugie jedno, nie? Czekaj, muszę zjeść, bo przecież jestem teraz... Wytracimy całe jedzenie. Bo mam... No czy wiecie, inaczej, mogę sobie na upartego wrzucić ten punkt jeden w ten, nie? I będziemy mieli z powrotem te rzeczy, nie? Nie wiem, co się stało z tym punktem. Cofnęło nam punkt. Coś tam się wydarzyło. Cofnąłem sobie, wziąłem sobie po prostu ten, wrzuciłem kolejny. Więc jak nam zejdzie to, to powinno być tak, że... No nie wiem, dlaczego tak wyszło, że... Nie, myślałem, że miałem w hard dwa punkty i wrzuciłem trzeci, no ale coś tam się nie pykło, nie? Bo chodzi o to, ile bloków jest przyklejonych do tego, wiecie? I później jak będziemy do betonu robić, czy coś takiego, to ten, to trzeba będzie trochę mocniej skuć, nie? Tutaj też można skuć jeden i tutaj jeden, i tutaj o jedno jeszcze też. Nie musi tak być, po prostu nie musi być tyle bloków, nie musi tego być, wiecie, o co chodzi? Bo one i tak nie będą tu wchodziły. Dobra, uważaj z tą nogą, borsuk. Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, czy tu robić sobie w ogóle jakieś takie... Na razie tak sobie zrobimy tutaj, bo to później będzie zabudowane, wiecie? Nie wiem, czy zrobić sobie... Nie, nie robimy. Ja to wszystko zabudowuję, to będzie taką, nie? No i takie to trochę klaustrofobiczne tutaj będzie wszystko, nie? Ale wiecie, no przynajmniej będziemy mieli. Teraz tak, jedna pochodenka, zapomniałem. Jedna pochodenka pójdzie tutaj. Bo żebyśmy cokolwiek widzieli podczas tej hordy trochę lepiej. Więc jedna pójdzie tutaj. Druga tutaj. Do widzenia. I jedną pochodenkę, którą mam tam na dole, to zabierzemy sobie tutaj do środka, do bazy, żeby no nie było aż tak ciemno. I teraz tak, ja chciałem zrobić sobie tu coś takiego. A, to powinno być jeszcze o jedno do góry. Bo będziemy mieli klaustrofobię na maksa, a ja nie chcę mieć tak klaustrofobicznie. Czekaj, zrób mi dwa włazy. Właz. Dobra, weź te drzwi. Słuchajcie, no teraz jest full on budowa. No jest picadelo. Nie mamy, musimy żelazne drzwi. I teraz tak, ile mam drewna? Okej, spajki, spike, pułapka. Zrób mi tego... 8? O, ale liczba, słuchajcie, nam wyszła. Dobra, i teraz tak. Poczekamy. Zrobimy tutaj takie cudo. Tak to chciałem zrobić. Tu może być... Właściwie nie wiem, no... Może być teoretycznie tak, nie? Bo chodzi o to, że policjanci wtedy jak plują, tylko że chodzi o to, żebym ja miał też przejście jakby, nie? Nie wiem, jak to zrobić. Chyba że zrobię coś takiego, a tutaj dwa włazy. Nie wiem, czy tak można. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Jeden właz tutaj damy. Tak, a drugi właz na ścianie. Nie wyjdę w ten sposób. Jak to zrobić? Nie wyjdziemy w ten sposób. Bez sensu z tym włazem. Nie no, ten właz jest do dupy w ten sposób. To w ogóle nie pasuje. Rozpierdziel mnie tu. I duj mi drugie takie. Czekaj, kopiuj shape i rotację. No właściwie to nie wiem, po co ten właz. To ten właz tu to właściwie też nie jest potrzebny. No nic, jak będziemy musieli wychodzić i coś tam naprawiać, to nie wiem, najwyżej
Nie wiem. Nie jestem pewien, powiem wam szczerze, tego wszystkiego. Tak mi się wydaje, że tak, nie? Dobra. Zarażenie nam zeszło, więc możemy już wejść sobie na górę. Ja pierdzielę! Znowu to samo sobie zrobiłem. Jesteśmy bardzo delikatni w ogóle, wiecie? Patrzcie, już nam latają ptaki. Zobacz, że już nam latają pierdzielce. Ja się przygotuję. Ty, ale ile ich tu lata? Trochę niebezpiecznie, ty. Miałem jechać, nie będę jechać, ty. Co tu się stało? Co tu się dzieje z tymi ptakami, ty? O co kurna kaman? Jakie jaja. Dobra, słuchaj, ta, nie wiem. Nie ma sensu. No, se atakuj teraz, kurde. Śmierdzielu. Aha, jeszcze zejdziemy na dół po tą jedną pochodnię. Ha! Darmowe pióra! Darmowe pióra, let's go! I kości. Tak, to ja lubię. Dobra, tu jest ta pochodnia. Dawaj mi tą pochodnię moją. Szybko do bazy. Słuchajcie, ja już sobie... Ja już nie wracam do domu. Ja miałem wrócić do domu, ale ja... Jeszcze sobie rower tak tutaj damy, blisko, żeby był. Dobra, wracamy do bazy, do bezpieczeństwa. Rozwalimy to. Mamy chwilę, słuchajcie, mamy chwilę. No, jeśli chodzi o amunicję, no to tak żyjemy w miarę, no ale to... My tutaj samym strzelaniem z łuku, to tutaj ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, nie? Czekaj, sobie przygotuję, zobaczę. Oni będą tam biegli i tak tego, nie? No... Mówię, dlatego bardzo będę chciał pójść w tego snajpera, bo to strasznie ma sens jakby, nie? Dobra, kochani, jesteśmy bardzo blisko naszej pierwszej hordy. Mam nadzieję, że sobie nie spalę sufitu. Nie wiem, jak to dziwnie tak jakoś... A tutaj? A no, może być tak w sumie. Słuchajcie, wobec tego ja sobie wyrabiam jeszcze więcej strzał, przepisy, żelazna strzała, amunicja, let's go. Tak, udało mi się trochę węgla jeszcze zdobyć, ale to wiadomo, nie, będzie git. Cyk, cyk. Nie wiem jak z jedzeniem i piciem, no mamy tylko tutaj trzy, także pff, będzie jak będzie. Jeszcze ta złamana noga, człowieku. Nie wiem o co kaman, niby miałem jeść mało. A wychodzi na to, że jemy dużo. Mamy dwa punkty w żelazne kiszki. No to naprawdę powinniśmy, wiecie, trochę mniej, nie? No, mamy dwa jedzenia tylko, także liczę na to, że będą jakieś plecaki po zombie i coś będziemy mogli zrobić. Słuchajcie, jesteśmy gotowi do hordy. Ja wobec tego zapauzuję i zobaczymy się już na hordzie. Wiecie co, w sumie możemy jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Czy ja jestem w stanie na biegu polecieć do bazy? Poczekajcie, pojedziemy do bazy na chwilę. Przecież mam, no niby na 4 minuty mam tą nogę, ale w dupie tą nogę mam. Chodźcie na chwilę do bazy. Zresztą ja w bazie mam jeszcze jedną tą pochodnię, ale to wystarczy nam tych pochodni. Rzeczy, których jakby nie potrzebuję przy sobie w ogóle, zabieram po prostu do bazy i zobaczymy, czy jestem w stanie sobie zrobić jakiś tam asasyński... Aha, musimy mieć Craftor Arming, nie? Craftor Arming. Nie zrobimy na razie, bo nie mamy stołu, nie? Bo tutaj to szybko, wszystko trzeba w stole. A stół nie zrobimy, bo stół... Dobra. Weź sobie jeszcze jakieś puszki, w razie czego, gdyby było taka potrzeba. I trochę wody. W razie W, nie? To w sumie dobrze się wróciłem. Dobra, 19. O nie, jeszcze ty.
Dobra. Pięknie. Poranny odcinek zaczniemy od tego, że pójdziemy sobie właśnie do... Pójdziemy na to zadanie, słuchajcie, na to odkrywanie szlaków, żeby kolejnego handlarza. Zobaczmy, co ten handlarz tam ma i w ogóle, nie? Dobra, zapauzuj. To tak, to tak, to mamy tu. Słuchajcie, bardzo fajnie. Mamy na 5 minut nogę złamaną, ale to nie jest ważne. Skręcono raczej. Bo my jesteśmy w bezpieczeństwie, ja się troszeczkę lepiej czuję i jest dobrze. Kochani, wracam do was po przerwie. Widzimy się na hordzie. No kochani, ostatnie pół godziny pierwszej hordy. Nie wiem, jak to pójdzie. Myślę, że jest okej, że jesteśmy w miarę przygotowani. Nie pamiętam, gdzie mam stać. Czy tutaj mogę stać? Czy to jest dobrze? Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. No chyba jesteśmy 13, jak stoimy tutaj, ale... Bo to musi być 13 ponoć, nie? Teraz tak zrobili. Kiedyś było 11, teraz zrobili 13. Oczywiście do tego nie mamy w ogóle, więc nie ma sensu, żebym to jakby tutaj miał. Mamy za to, słuchajcie, do pistoletu. Przeładujmy. To może skosimy chociaż kilku zombiaków dla expa. Tak sobie na kuckach tutaj będziemy. I to może być dobre, nie? Na kuckach to może być dobre. No zobaczymy. Wykorzystam wszystkie najpierw te strzały, które mamy drewniane i później przejdziemy już, będziemy tylko i wyłącznie używali jakby strzał. No, dawaj mnie tu. Słuchajcie, horda, czas, start. 99, mam 100 klatek na sekundę w tej chwili oczywiście, no ale wiadomo, przyjdzie horda, to będzie inaczej. Tak, pierwsza horda. Let's go. Proszę, żeby tylko działało jak trzeba. Tak, działa! Jezu, jak to dobrze działa, patrzcie jak to wygląda. Tam wiecie, sporadycznie ktoś, jakiś zombie ruszy blok, nie? Ale... I zobacz, jak ładnie równo biegną w ogóle. No nie ma co się spieszyć, borsuk. Strzelaj tak, żeby było dobrze. Nie zawsze z tego łuku się ładnie dał celować, nie? Ale wiadomo. Staramy się jak możemy. Ten łuk jest do niczego. No ale wiecie, jak to jest, nie? Lepszy ryc jak nic. Może to na pistolet by trzeba było przejść. Ja to pistolet wolę sobie zostawić, wiecie, na lokację. A nusza łyżka dostaniemy lepszy pistolet, nie? No ale możemy kilku... przyćmić, bo tutaj można ładnie headshoty dawać, wiecie? No i relaksik, słuchajcie, to jest relaksacyjna horda, można powiedzieć. Pierwsza horda jest, wiecie, mocniejsza, one będą do samego rana tutaj biegały, więc nie wiem, jak to tutaj będzie z nagrywką. Kamil najwyżej tutaj pourywa, poucina, ale hordę możesz pokazać, Kamil, wiesz, jak jest. Także tak, słuchajcie, bardzo, bardzo ładnie. No i coś się dzieje, słuchajcie, coś się dzieje. Baza działa niczym, no po prostu niesamowitość. Mamy już kolejnego zombiaka. Na razie nie lecą żadne, słuchajcie, te plecaki ani nic, no ale wiadomo, nie? Nic nie słyszę, żeby walili w bazę, więc jest dobrze, więc się cieszę. No jest przyjemnie, nie? Ja sobie nie wyobrażam innej bazy mieć na pierwszą hordę, słuchajcie, dlatego że tutaj nawet jak będę stał nic nie robił, okej, okay, to i tak jest okej, okay. Oni po prostu będą sobie cały czas w kółko Macieju biegali, nie? No ale wiadomo, że chcemy trochę punktów zdobyć, jak możemy, więc będziemy tutaj się starać w nich celować. No wiadomo, no tym łukiem to ja se mogę, wiesz co, celuję w głowę, trafiam w nogę, nie? To jest taką, nie? Tutaj drop tego łuku jest bardzo, bardzo ciężko wycelować nim. Patrz, poszło wyższy poziom! Od razu sobie wrzućmy. Co my możemy teraz ten poziom pojechać? Co tutaj możemy... Cardio, bo miałem w kar... Patrz, cardio na poziom czwarty musi być. What the hell? No to daj mi tego harta. Kardio musi być, nie?
Jak będzie, słuchajcie, strzelba ta z... No i do tego, słuchajcie, albo czwórka, albo najlepiej ósemka. No, jak się nazywa? Luneta. To my jesteśmy tutaj... Ta baza jest OP wtedy, nie? Tylko, że no tak jak mówię, nie? Oczywiście, jeżeli tylko mamy możliwość taką, nie? Potrzebujemy taką broń. Najlepiej dwutaktowy, albo najlepiej snajperkę. No snajperki to takie wątpię, bo to jest raczej endgame. Ale jakbyśmy mieli karabin kontaktowy nawet na pierwszym levelu i do tego luneta, jeszcze ta modyfikacja tego takiego trójnoga, który stabilizuje wszystko, i do tego jeszcze, kochani, modyfikacja, która ta stop-stop, no to jest OP, nie? To jest OP. Przyjdzie na to czas, nie? Jeszcze liczę na to, że ten handlarz, którego nam daje, będzie albo na zimie, albo na tym. Albo na zimie, albo na, słuchajcie, moi drodzy, na pustyni. Z dwóch względów, bo jak widzicie, tu jest mało zwierzyny na tym biomie, gdzie jesteśmy w tej chwili, sosnowym. Aż dziwne, bo na przykład te jelenie powinny być, nie? A tam są, wiecie, jakieś kojoty, nie kojoty. No najgorzej, jak będziemy mieli do upolowania tego, nie? Jak on się nazywa? Tą pumę, bo to jest rzeźnia, nie? To może się nie udać, nie? Ale mam na to sposoby, także będziemy próbowali to, co możemy. 91 FPS-ów cały czas, w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, ile FPS-ów mam. I cały czas jest 87, 97. Czekaj, bo jakiś challenge żeśmy zrobili. Ej, a ja totalnie zapomniałem. Aha, to mamy. Co to jest? Craft some charred meat. A, to my musimy zrobić, słuchajcie. Tutaj będą takie zadania dziwne. Co to jest? Craft some forged iron. No, musimy to wszystko porobić. To będą fajne rzeczy, nie? Później będziemy dostawali jakieś tam dodatki. Druga godzina, kochani! Ile my mamy tych strzałów jeszcze? No może się pobawmy troszkę. Patrz, plecak, pierwszy plecak nocy, ej! Żeby nam nie zniknął tylko ten plecak, ale mam nadzieję, że nie zniknie. Mam nadzieję, że nie zniknie, ty! Bez jaj! Mam nadzieję, że to naprawili, bo to było najbardziej wkurzające w Alfie jeszcze. Tak powiem. Można, nie? Bazę mamy kozak. I to da dobre kilka hord, bo nawet jak przyjdą policjanci, no to oni będą pluli tutaj. No chyba, że będą pluli poboczne ściany, no to... Już później będzie trzeba beton, bo to... Ale nie, źle gadam. Policjanci będą tylko... Oni tutaj nie będą pluli, oni będą pluli tutaj, do nas. Że oni plują tylko tam, gdzie widzą nas, nie? Stamtąd na przykład mogą pluć, stamtąd mogą pluć, nie? Coś będzie trzeba wymyśleć. Wiecie co? Ja mam trochę tych mołotowów. Może ja bym tutaj spróbował na ten dach wejść? Bo tu są spajki. Zamontowałem tu, cholera jasna, te spajki. Dobra. Że ja mogę im rzucić, słuchajcie, kilka mołotowów i też będą punkty, nie? Patrzcie. To też nie jest głupie, nie? Niech się palą, pierdzielce. To się strasznie szybko gasi, nie wiem dlaczego. To nie jest baza zrobiona teoretycznie.
pod takie cudo, no ale można coś tam działać. Dobra, ostatnie chwile, hordy, słuchajcie, i resztę zombie będzie trzeba wykończyć po prostu schodząc tam do nich na dół, no bo tak nie widzę tego inaczej. Mam nadzieję, że ten plecak gdzieś tam rzeczywiście został, że on gdzieś spadł. Nie tracimy już strzał, wiecie, zostawimy, zostawimy. Zobaczymy tylko, czy zostaną jacyś biegający, bo jeżeli oni nie będą w ogóle biegający, to ja schodzę i ich pał nawalą. Rzucę im nawet troszeczkę koktajla, można poświrować, nie? Dobra, zjedz mi to. Zjedz mi zupę rosu, to od razu się napijesz trochę, gościu. Bardzo ładnie pierwsza horda i w ogóle chyba nie nawalali w nic tak naprawdę. A, dostała. Co żeśmy dostali? Jakiś achievement. Wytrwaliśmy hordę. Tu niektórzy są biegający, spokojnie. Delikatnie nowa muzyczka widzę, słyszę. Arlena była biegająca. Dobra, schodzimy do nich. Idziemy naprzeciw, słuchajcie, naszym kolegom. Halo. Wy się palcie. Dziękuję. Amunicji trochę oddało. Ale ten jeden plecak, a nie, jest. A, to ty jesteś tu. Ale kolego, zobacz. Zobacz, co nam dało. No, dało trochę beznadziejnie, ale to możemy zeskrapować. To możemy zeskrapować. To możemy po prostu zjeść. Zobaczmy w ogóle, jakie są uszkodzenia bazy. Jeżeli w ogóle jakieś są. Nie ma. Mici pici. Ta baza działa, słuchajcie, lepiej niż myślałem. I te podpórki też tutaj wszystko pasuje. One się nawet nie... No tutaj się jakiś musiał zagnieździć, zakleszczyć, ale... Szczerze? Nawet bez tych podpórek baza by nie runęła. Tutaj delikatnie. A ja sobie jeszcze z góry usunę kilka bloków z tej strony, bo one są niepotrzebne tam. I odciąży nam troszeczkę jakby... No, odciąży nam to troszeczkę. Tu nic, tu nic. Tu mici pici, no to już na sam koniec. Tu to już w ogóle nic. Ej, no to jest rewelacja. Czekaj, kopiuj obrót i rotation. I my zrobimy sobie tak. Tak, 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 tak. I tak. Tak, żebym miał troszeczkę bezpieczniej z wchodzeniem tutaj, wiecie. O, coś takiego? Tak, to jest ok. Fajnie, nie? Szczerze? Powiedziałbym nawet, że rewelacyjnie. Ale kochani, to będzie chyba już wszystko na ten odcinek. Ja sobie w kolejnym odcinku pojadę już do tam odkryć te szlaki. Zobaczymy, co i jak. Czekaj, jeszcze sobie tylko te bloki zrobię, żebym miał normalne bloki. Słuchajcie, bazę mamy gotową i to na dobrych kilka hord. Tutaj widzę, że mam nową tą, także zaraz to sobie zbierzemy. Tyle. Dzięki, słuchajcie, za sprawdzenie. Jeżeli się odcinek podobał, to... Łapeczka mile widziana. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. Na wszystkich was do zostawienia lajka. Sprawdzajcie mnie na social media. Zerknijcie, zawsze otwórzcie sobie ten opis filmu, bo tam są różne linki i tak dalej, i tak dalej. Zapraszamy na Strzelba Squad. Też wszystko macie w opisie do Pietraska, do Reefersa, do Strzelby na YouTube. Wszystko macie i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Siemandero! Yo!